dito sa ating sariling baluarte. Kung sino-sino na ang dumadayo para subukin ang ating pambato. Sa super featherweight division na si Lorenzo Villanueva, umaskila sa bansag na Thunderbolt ng mid-sayap Cotabato del Norte. Pero walang niisa sa kanila ang nagtagumpay. Nananatiling walang talo ang ating pambatong Pinoy. Pinapatunayan ng Pinoy ang bagsik ng dugong nananalaytay sa kaugatan nito na hindi magpapadaig sa mga dayuhang manlulupig. Kaya naman taong 2012, sa kauna-unahang pagdayo nito sa labas ng bansa, ikinasak agad ito sa isang title fight. Makakaharap niya dito mga bossing ang pambato ng bansang Indonesia na si Dod Jordan. Isang mabangis na klase ng boxingero. Ito ang dating IBO Asia Pacific Featherweight Champion at WBO Asia Pacific Youth Featherweight Champion. Marami na rin ang mga Pinoy na pinag-aapang nito, kabilang na si Ricky Sismondo ng Bohol, Christian Abila ng Albay at marami pang iba. Ginanap ang kanilang laban sa Marina Bay Sands Hotel sa Singapore. Nakataya sa laban na ito ang nooy bakanting IBO World Featherweight title. Ang Pinoy mga boss na si Lorenzo Villanueva ay ang dating WBO Oriental Featherweight Champion. May kartada itong 23 panalo, walang bahid ng talo, at 22 dito ay tinapos via knockout. Samantala ang kanyang katunggali naman mga bossing na si Dod Jordan ay may kartadang 28 panalo, may 2 talo, at 22 dito ay tinapos via knockout. Huwag na natin patagalin ito mga boss, pakbakan agad. Chociaż teraz pogubił się, bo przestrzelił fatalnie, nogi zostały z tyłu, niewiele brakowało, by Jordan to wykorzystał, skontrował, teraz trafił 2 razy, prawie lewy. Dużo przestrzelonych ciosów Villanuevy, to go będzie sporo kosztować. Za wszelką cenę po tym pierwszym knockdownie chce znokautować Indonezyjczyka, ten już doszedł do siebie. Teraz szczelnie blokuje uderzenia rywala, chociaż na moment opuścił prawą rękawicę, już spadł na jego głowę. Kolejny lewy środkowy. Thank you.
Ostatnich walk Jordana, jak mówiłem, z Franki Aczuletą walczył 30 listopada ubiegłego roku. To była ta sama gala, na której Chris John pokonał Mirdowa, natomiast Krzysztof Diabłowodarczyk rozprawił się ciężko podokałtując Danny Greena. Danny Green jest w Singapurze, komentuje dla australijskiej telewizji tą galę. No proszę, teraz kapitalnie prawie. Mówiłem, że bokserska zdecydowanie bardziej podoba mi się Dawud Chino Jordan. Świetnie to zrobił. A deska Aquilanowa wystrzelał się strasznie w pierwszym starciu i teraz może zapłacić za najwyższą cenę. Jest kontra, tak jest. Zapłacił. To już po walce, proszę Państwa. Fantastycznie to zrobił Dawud Chino Jordan. Wstanie, będzie walczył dalej, zapłacił, ale nawet jak wstanie, koniec, koniec. Chce walczyć. Nie, ale jednak mądra decyzja Phila Austina, który przerywa ten pojedynek. A więc proszę Państwa, najczęściej kluby nokautu giną od takiej właśnie broni. I tak było z Lorenzo Villanuevą. Pięściarz mając na koncie 22 zwycięstwa, 21 przed czasem. Przegrywa po raz pierwszy w swojej karierze, no jak żeby inaczej, przez noc. Na karierę w 2007 roku od wygranej przez Nowa w Piesze będzie później kończył swoje walki najczęściej w pierwszym starciu. Natomiast Dawud Chino Jordan to jest pięściarz, który myślę, że w zawodowym boksie nie powiedział już ostatniego słowa. Ma dopiero 24 lata, naprawdę spore umiejętności. Ta akcja pierwsza, po której poleciał na deski Villanueva, była perfekcyjna, a później poprawka, która była tylko kwestią czasu. Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon, mga boss. Kaya kung ngayon ka palang napadpad sa ating munting channel, mas maganda kung nakasubscribe ka na para lagi kang ma-notify sa ating mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Mabuhay, ingat po, and God bless!